ludzie mamy takie miejsce, trochę świetlica, trochę klub spotkań, do którego zapraszamy przede wszystkim uchodźców z Ukrainy, którzy do nas przyjechali w zeszłym roku, ale też dzisiaj, korzystając z okazji, chciałabym zaprosić Polaków. Polską młodzież, polskie osoby dorosłe, bo robimy naprawdę fajne rzeczy. Jako team leader Polka mam zespół 5 osób z Ukrainy. Większość to właśnie uchodźcy, którzy robią animacje dla dzieci, którzy pracują z nastolatkami, którzy pracują z osobami dorosłymi, spotykają się indywidualnie, grupowo i tak naprawdę codziennie coś się dzieje. Доброго дня! Мене звати Вікторія Недогон. Я проводжу заняття для дітей, я працюю аніматором. Я Марина Камерницькая, я приїхала з України, я працюю соціальним працівником. Dzisiaj spotykamy się w ramach Dnia Kobiet. Mamy zaplanowane, powiedzmy, warsztaty, malowanie toreb, są animacje dla dzieci. Сьогодні ми зібралися на свято до Дня жінок, до Дня весни. Проводимо тут заняття творчі. W najbliższym czasie robimy na przykład warsztaty z radzenia sobie ze stresem, warsztaty z podstaw, elementów komunikacji bez przemocy, z komunikacji międzykulturowej. W przyszłym tygodniu odwiedza nas prawnik, który specjalizuje się w prawie międzynarodowym, właśnie w prawie uchodźczym. Jeszcze raz chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Nasze centrum znajduje się w kierunku na Wałdowo, to jest Partyzantów 1, dom jednorodzinny. Nadchodzi wiosna, więc będziemy też wychodzić na zewnątrz, na podwórko, do parku, na ulicę, będzie nas więcej widać. Poza tym, dzisiaj na przykład spotykamy się przy Sobieskiego, bo mamy dużą grupę. Pracujemy nad większym lokalem i też mam nadzieję, że jak tylko się to zadzieje, będzie więcej miejsca, więcej przestrzeni. Będziemy Państwa informować i będziemy Państwa zapraszać. Никто не отказывает нам в помощи. Только благодаря этому мы держимся, мы живем, мы верим в победу Украины. И всех ждем с удовольствием, всех украинцев, всех поляков. Ждем у нас и рады видеть, и рады делать новые проекты на какие-то новые темы. И спасибо огромное полякам, что помощь, конечно, колоссальная.